Dzień dobry, witam się z Wami z Princess Tower, czyli to jest miejsce, gdzie będziemy teraz spać od niedzieli do niedzieli. Trochę tu ciemno, więc może chodźmy dalej. Tam było wejście, tutaj od razu mamy kuchnię. Kuchnia to jest część wspólna. Jest to apartament w jednym z najdroższych wieżowców świata. Musiałam to podkreślić, ale jara mnie to troszkę. I tak się składa właśnie, że są tu trzy pokoje, więc będziemy mieli jeszcze towarzystwo. Ale jest to wycieczka zorganizowana, także no o to chodziło w tym wszystkim. Tak sobie zerknęłam przed chwilą oczkiem na pozostałe pokoje, bo jeszcze nikogo nie ma, przyjechaliśmy jako pierwsi. Ale nie będę Wam pokazywać tych pokoi, no bo nie chciałabym tam, wiecie, wchodzić aż za bardzo, tak z brzegu raczej kamera nic nie złapie. No więc tak, tutaj jest ta część wspólna, a tu dalej jest nasz pokój. Pokój numer 1, to co ważne, ma balkon, bo bardzo chciałam mieć balkon. No i tutaj o. Gifting. Do tego zaraz przejdziemy. Zobaczymy, co takiego Hubert nam tu przygotował. Jest szafa, więc się pewnie rozpłaszczymy fajnie, bo jest też żelazko, jest suszarka. Co ciekawe, słuchajcie, Marta nam przed chwilą powiedziała, że tutaj się nie zamyka. Nie zamyka się tych mieszkań, apartamentów, tak, więc dla naszego komfortu są klucze w drzwiach do pokoju, ale samo mieszkanie jest cały czas otwarte. Tutaj mamy toaletę, ogólnie rzecz biorąc serwis sprzątający już tu był, ale jeżeli chodzi o ręczniki, to jeszcze jest w praniu, więc takich rzeczy nam tu brakuje, ale mamy toaletę, umywalkę, prysznic, no cóż więcej do umycia się potrzeba. No i oczywiście jest ten balkon, jak to otworzyć? Tak po prostu. Zapraszam. Taki oto mamy widok z 75 piętra. A jeszcze, żeby było sympatycznie, to później podjedziemy na 97 piętro. Tam jest taras. No i widok podobno też jest zacny. Także to już niebawem. Zanim przejdziemy się na taras, to sprawdzimy, co takiego przygotował dla nas Hubert. Ale ekstra! Boże, jakie to jest urocze. Patrzcie, mamy pocztóweczkę. Koleżanka poprosiła nas, żeby jej kupić pocztówkę, no to chyba już ją mamy. Żartuję oczywiście. Co to? To jest coś słodkiego, bo to jest miękkie. To mi się kojarzy z takimi tymi tureckimi galaretkami, tak z wyglądu. Ale nie wiem, czy to jest to. No, tutaj to ewidentnie coś na wieczór. O, voucher na lody, ale ekstra. No i do tego mamy kamelki. Ale super, totalny sztos, słuchajcie. Mega, mega fajny akcent. Witaj w Dubajewie. Oj, witaj. Witaj, Hubercie, mamy nadzieję, że ten tydzień spędzony z Tobą będzie naszym niezapomnianym tygodniem, jeżeli chodzi o te wakacje, bo początek mieliśmy taki średni. Ale już wystarczy spojrzeć za okno i w ogóle zobaczyć, jak wygląda to pomieszczenie. I wiadomo, że to będzie niebo, a ziemia. Przyjechaliśmy do Dubai Mall, byliśmy w New Shanghai. Na obiedzie i było bardzo smacznie, a jestem taka niebieska, bo przede mną jest ogromne. Wejście jest chyba z drugiej strony.
pasuje. Chyba tak. Nie wiem, ale ma zęby fajne. Okropny jest. No, a tutaj jest już przyjaźniej i jest też jaśniej. Ale to jest w ogóle ekstra. O, a tu pan coś czyści. Uuu, tak jakby fluorescencyjne te rybki. I pływają wielkie, płaskie płaszczki. Albo manty. Nie wiem, co to jest. Wiem, że dla was to będzie ciągle to samo, ale to jest ekstra napić się na te rybki. Sztos. Ale bym chciała zobaczyć też Nemo. Zwiedzając, musicie zmienić poziom i słuchajcie, to jest ekstra, bo się idzie po łapkach. Więc na pewno się nie zgubicie. I kolejna! Ale ekstra. Ładnie jak sobie ładnie pływa, jak uroczo. Jak to jest słodkie. O Boże. No hej. Ekstra. Z drugiej strony też są rybki. Ale ja powiedziałabym, że takie po prostu zwykłe, duże. Niekoniecznie najciekawsze. Idziemy dalej. O Boże, a tutaj co to jest? Taka jedna to byś się nie duże, ale że ładnie to powiedziałam. No, już myślałam, że Nemo, ale nie. Ale śmieszne, takie gałęzie widać. To jest uroczyste rybki. No, mega dziwnie. Uuu, tu jakie minionie! Zobaczcie, jakie tycie! Neonki. Podobne macie, jak w akwarium. Chyba takie same. Aha, no właśnie. To jest, słuchajcie, raj dla Andrzeja, bo Andrzej miał kiedyś meduzy, prawda? No, jakby ktoś chciał akwarium kupić, to mam. Patrzcie, to są takie minionie, a tam obok zaraz są takie duże. O, tutaj. Czerwone to chyba niedobrze. Które oświetlenie po prostu mają. Aha, okej. Z tego co pamiętam, to meduza ta nawet za bardzo nie ma układu nerwowego rozwiniętego. To jest po prostu galareta, która trawi. Ale szczypie. Jak dotkniesz, to szczypie. No tak. No. W sensie parzy, ale ekstra. Jak są podświetlone na czerwono, to wyglądają bardzo ładnie. O Boże, Dory! Jest Dory, ale gdzie jest Nemo? Te żółte też były w tej samej barce. Tak, no. O, tu jest Nemo! Hejka! I hejka! Co tu jest? Taka pełna meduza. Taka wykształcona bardziej. Taka biała. Nie, Nemo jest ładniejsze. No, zobaczcie, jakie urocze. Błazenek, powiedz coś mi się tego. Ale ekstra. Co to takiego? Trochę dziwne. To chyba jest serii Fantastyczne Zwierzęta. Tak? Tutaj jakiś, słuchajcie, krokodyl, wow. Patrzcie, bober pływa. No normalnie jest tam bober. I jakieś rybki. Ale bardziej się ciekawił u nas bober. Co to za cute parka? O Boże, mam przybliżenie włączone. O, a to sobie śpi. O, otworzyła oczko. Dalej śpi. Uroczutkie są.
Nie zauważyłam go z tamtej strony. Ale jo, patrzcie, jaki wielki, wielgachny jest. Nie wiem, czy go dobrze widać, może zrobię zbliżenie. Ale person na maksa. Tylko on w ogóle się nie rusza, czy on żyje? Czy to jest sztuczna atrapa? Widzisz? Ma cały czas tak samo przymknięte oczy. Czy to jest sztuczny? To wygląda jak sztuczne, nawet ogon mu tam na końcu nie drga. To jest, słuchajcie, taki mostek. Jest ostrzeżenie, że nie wolno chodzić po więcej niż 6 osób. O, a tu jest sówka! O, jak urocza! Ekstra! Skończyliśmy już naszą podwodną przygodę. Teraz zmierzamy już w stronę metra. Na początku myśleliśmy o tym, żeby zostać do godziny 18, bo potem jest pokaz fontan. Natomiast sprawdziliśmy sobie plan naszej wycieczki i tak się składa, że jutro zwiedzamy właśnie też chyba nową część miasta z przewodnikiem i potem rozstajemy się w okolicach godziny 18 właśnie przy Burj Khalifa, czyli będziemy jeszcze tutaj na miejscu, więc nie ma sensu czekać. Teraz wrócimy do naszego Princess Tower i co? I pewnie pójdziemy na basen, albo może potem przejdziemy się jeszcze na spacer po marinie. Zobaczymy. Dzień dobry. Przyszłam tu do was, żeby się przywitać. Ja się dzisiaj wymaseczkowałam, jakby co, to używałam takiej maseczki. Daje podobno 24 godziny nawilżenia, tak to jest z tyłu napisane. Jest też rozjaśniające, ja nie wiem, czy ja potrzebowałam tego rozjaśnienia, ale użyłam, tak wiecie, też, żeby się trochę lepiej ze sobą poczuć. Dzisiaj w końcu też użyłam balsamu do ciała. Wiecie, jak ogolicie nogi, a potem posmarujecie je kremem przeciwsłonecznym, to one trochę szczypią, więc stwierdziłam, że żeby sobie ułatwić życie, to najpierw wysmaruję się balsamem, a krem nałożę później. No, jeżeli chodzi o filtry, to powiem wam, że z nimi się tu w ogóle nie rozstaje. Cały czas przy sobie jakiś noszę i w razie potrzeby mam, żeby dołożyć. I pewnie to po mnie widać, chociaż teraz jestem przeszpachlowana, ale ogólnie mam wrażenie, że jesteśmy tu, które jesteśmy tu dzień czwarty, a mnie ani trochę nie chwyciło słońce. Andrzeja troszkę tak, no ale wiecie, złapało go tylko na twarzy, gdzie ja na twarzy poza kremem z filtrem, naprawdę taką grubą warstwą. Mam też makijaż, więc mam dodatkową ochronę. Andrzej tego makijażu nie ma, więc musi sobie radzić z samym kremem. I powiedziałabym, że chociaż w sumie normalnie. Nie, wieczorem tylko jestem czerwony. Ale wieczorem, tak, wieczorem się wydawało, że Andrzej jest troszkę zaróżowiony. Więc tak, wymaseczkowałam się i chciałam tylko powiedzieć, że w zasadzie będziemy chyba na tym kończyć tego naszego dubajskiego vloga. Andrzej mi potem tłumaczył, jakby co, że ten krokodyl, aligator, cokolwiek tam było, on był żywy. Tylko po prostu tak chillował. Także, no pewnie miałoby to sens i w ogóle dopiero, wiecie co? Dopiero składając film zauważyłam, że one tam były dwa, a nie jeden. Także, ale tak się skupiłam na tym jednym wielkim, po prostu, że ten drugi dla mnie nie istniał wtedy na miejscu. Także warto mieć ze sobą kamerę, bo zawsze do czegoś można wrócić. O godzinie 12:20, czyli powiedzmy, że za pół godziny idziemy zeskanować nasze łapki, dlatego, że do tego budynku wchodzi się skanując dłonie. Jakby inaczej drzwi się nie otworzą. Dopóki nie położycie ręki i jej nie zeskanujecie, to drzwi się nie otworzą. Wczoraj musiał nas wpuszczać pan z ochrony. Dzisiaj będziemy skanować łapki i będziemy mogli już wchodzić sami. No dobrze. Więc kończymy, żeby nie przedłużać za bardzo, dlatego że dzisiaj ruszamy na kolejną wycieczkę, z której pewnie będzie całkiem sporo materiału. Także dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego vloga. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym.